kiedyś na wsiach istniał taki zwyczaj jak tłoka, że ludzie razem się tłuczyli i budowali razem coś, czego nie mogli samodzielnie wytworzyć ze względów ekonomicznych lub braku po prostu fizycznie rąk do pracy, to dzisiaj internet może zastąpić nam, będąc taką globalną wioską, może nam zastąpić to, czego już dzisiaj nie mamy poprzez brak takiej wspólnoty, w której kiedyś ludzie mieszkali. Dzielenie się to jest rodzaj dbania o siebie i rodzaj troski o siebie nawzajem. Ja bardzo to lubię, bo tak jak dzielisz się jedzeniem z kimś i to jest jakiś taki wyraz emocji i ciepłych uczuć i dbania, tak samo możesz się dzielić twórczością. Razem z Justyną Hoffmok wpadliśmy na pomysł, żeby robić Creative Commons, bo chcieliśmy do Polski sprowadzić nowość. To tak naprawdę o to chodziło, żeby w kraju, w którym wydawało nam się dużo ludzi myśli o przeszłości, a w związku z tym może nie myśli o tym, jak różnie rzeczy mogą wyglądać, tylko się fiksują na pewnych zastanych rozwiązaniach, wprowadzić jakąś alternatywę. Creative Commons jest radosnym projektem, który oferuje dostęp do najróżniejszych, wspaniałych treści, które można na wszelkie możliwe sposoby wykorzystywać całkowicie legalnie. Dzięki Creative Commons możemy zobaczyć, ile jest twórczych ludzi dookoła nas, którzy są też dla nas inspiracją i dzięki nim możemy też stać się twórcami. Creative Commons zmieniło świat, dlatego że uczyniło prawa autorskie bardziej przyjaznym dla osób, dla zwykłych ludzi, nie tylko dla prawników, którzy to prawa autorskie rozumieją, piszą na ten temat długie umowy, ale dla osób, które nie wiedzą nic o prawie autorskim, ale dzięki temu, że mają te przyjazne ikonki, są w stanie szybko zrozumieć, w jakim zakresie mogą z jakiegoś utworu skorzystać. Dyskusja wokół Creative Commons była jednym z takich ważnych impulsów do dyskusji o współczesnej kulturze, która jest modyfikowana przez, czy no, rozwija się pod wpływem nowych cyfrowych mediów. Ta dyskusja nabrała wigoru, rozszerzyła się też na inne pola, na inne tematy związane chociażby z otwartym dostępem, które są oczywiście związane z kolei z zarządzaniem prawami autorskimi, ale zorientowaliśmy się, że chodzi o znacznie większy konglomerat problemów niż tylko same licencje. W tym momencie jest łatką na prawo autorskie, ale jest bardzo skuteczną łatką, która pozwoliła zrobić bardzo dużo pozytywnych rzeczy, otworzyć za sobą ogromnych muzeów, spowodować, że edukacja jest bezpieczniejsza, lepsza, w których są cyfrowe podręczniki darmowe, z których korzystają dzieciaki już teraz, nawet w Polsce, w szkołach. Ale potrzebujemy kroku dalej, potrzebujemy poważnej reformy prawa autorskiego i Creative Commons pokazuje, że jest to możliwe, pokazuje, w jakim kierunku możemy pójść. Ochrona domeny publicznej, wyczyszczenie sytuacji, w których można korzystać z dzieł, które przeszły do tej domeny albo wróciły do tej domeny publicznej, to jest na pewno jedno z wyzwań, które stoi przed nami. Muzea, galerie i tak dalej, które dysponują pokaźnymi zasobami, one się powinny włączyć do procesu otwierania i uczenia korzystania z tych zasobów, w takim przekonaniu, że gdzieś na końcu korzystamy wszyscy, i te instytucje, i ich użytkownicy. Jak Creative Commons zmieniają internet? Przede wszystkim powodują, że internet jest bardziej wolny i otwarty, tak? To znaczy, jeżeli widzę stronę, która jest funkcjonowana na Creative Commons, to wiem, co mogę z nią zrobić, wiem, w jaki sposób mogę ją wykorzystać, wiem, w jaki sposób mogę na tym, co tam znalazłem, albo na tych materiałach, które tam się znajdują, w jaki sposób mogę na tym budować, w jaki sposób mogę zrobić coś jeszcze lepszego, jeszcze piękniejszego, jednocześnie dzieląc się i z autorem oryginalnego dzieła, i z każdą inną osobą, która jest tym w jakikolwiek sposób zainteresowana. Creative Commons zmienia świat, bo zmienia prawa autorskie, pokazuje ludziom, że nie wszystkie prawa muszą być zastrzeżone, że jest wielki obszar praw, które mogą służyć ludziom i ich twórczości. To, na co odpowiada Creative Commons, to jest zapotrzebowanie twórców, ale twórców rozumianych nie jako wielkich twórców przez wielkie te, tylko nas wszystkich, tak? I gdzieś nam pozwala wszystkim tworzyć. Musimy zmierzać do tego, żeby szukać w tym wszystkim pewnego sposobu życia. Może nie sposobu organizującego całe życie, ale takiego jakiegoś bardzo ważnego elementu. I wydaje mi się, że wtedy możemy połączyć te możliwości technologiczne, te rozwiązania, które już mamy, z pewnym takim sposobem bycia, który byłby otwartościowy i też oparty właśnie na dzieleniu się.